Witajcie w dzisiejszym odcinku samochód z kategorii tych, które mi się wydaje bardzo lubicie. Końcówka lat 90. rodzinny sedan z mocną V8 pod maską. Próba autostradowa. Oto wręcz bardzo wyczekiwane przez Was Audi S6 C5, rocznik 2000. No sam bardzo byłem ciekaw tego samochodu. Pod maską pracuje tutaj wolno ssąca, rzecz jasna, benzynowa V8 o pojemności 4,2 litra. Takie Audi S6 ma 340 koni mechanicznych oraz 420 Nm. Jeśli mowa o osiągach, no bo przecież są one bardzo ważne, gdy wybieramy się na szybką wycieczkę za granicę, ten samochód wyciąga 250 km na godzinę, no bo ma ogranicznik prędkości. Prezentowany egzemplarz akurat skonfigurowany jest z pięciobiegową automatyczną skrzynią biegów Tiptronic, prosty, starszy hydrokinetyk, także pierwszą setkę osiągamy tutaj w 6,8 sekundy. Warto też dodać, że taka S6 C5 to ostatnie S6, które można było skonfigurować sobie z manualną skrzynią biegów. Wtedy przyspieszenie do setki wynosiło 5,8 sekundy. Z jednej strony do takiej limuzyny jak najbardziej pasuje automatyczna skrzynia biegów, a z drugiej, no można sobie w manualu powalczyć troszeczkę z gałą jak zwierzę. Ale to już co kto lubi, kwestia, myślę, indywidualnego podejścia do tematu, że tak to ujmę. No dziś zobaczymy sobie, ile ten samochód wyciągnie nam najwięcej. No to może przed ruszeniem jeszcze zrobimy sobie taki mały soundcheck. Posłuchajcie, jak ten samochód pięknie chodzi. No wydech jest tutaj delikatnie zmodyfikowany. No powiem Wam, że na zewnątrz ten samochód brzmi naprawdę wyśmienicie, ale nawet gdy siedzimy w środku, no to jest się też czym rozkoszować, jak najbardziej. No dobra, to na D. O, spryskiwacza tutaj nie mam, płynu do spryskiwaczy. Rzucimy sobie od razu tryb. Nie, S nie ma tutaj S, jest po prostu D, jest plus minus, ale będziemy jechać sobie na D. Wykasujemy sobie zużycie paliwa. No i możemy ruszać. Ale tutaj bardzo czule. O, domknę sobie drzwi jeszcze. Bardzo czuły jest tutaj. No bardzo czuły jest tutaj pedał. No Boże święty. Wciskamy delikatnie. Auto od razu nam rwie do przodu. O, proszę, tutaj jaka A6 C5 też się gdzieś zagubiła. Z okolic Gdańska na próbę autostradową przyjechała. No nie wiem, czy tutaj organizatorzy prób autostradowych dobrali nas w parę. Chyba nie wiedzą, że to jest S6, a nie A6 w naszym przypadku. No dodepnijmy. Ale się tutaj pięknie kręci ten samochód, bardzo wysoko. Niesamowicie wysoko, do 7000 obrotów ponad. No ciekawe, jak tutaj auto będzie się zachowywało przy wyższych prędkościach. No mamy tutaj w tym samochodzie w sumie tylko delikatnie zmodyfikowany wydech, ale też zmienione felgi, także przekłamanie. No kwestia to jest już opon też, ale przekłamanie, no teraz jedziemy 80 według prędkościomierza, 81, no jest, praktycznie nie ma przekłamania, no co. Praktycznie nie ma przekłamania, poprawmy jeszcze tutaj kamerkę. Shit na moim czole działa na szczęście. Będziemy teraz jechać pod lekki wiatr. Mijamy przejście graniczne w Kołbaskowie. Strona niemiecka. Jeszcze chwileczkę. Jeszcze momencik. Ale ten silnik tutaj ryczy. Ja pierniczę. No i dobra. I za tym znakiem możemy cisnąć. Takie 100-200 sobie zrobimy chyba teraz. Ole, tutaj długi bieg jest.
samochodu właściciel ogranicznik sobie prędkości ustawił na 180, to jego taka prędkość przelotowa, 200. Czy to jest z górkę, czy pod górkę, to ten samochód po prostu idzie. No ale też z drugiej strony łachy nie robi, no Audi S6. Tutaj sobie chwilę zwolnimy. Samochód ten waży 1815 kg z automatem. Wcześniej wam o tym nie wspomniałem, także to trochę. Tutaj sobie tak spokojnie 200 km na godzinę na przetrzymanie polecimy. Myślę, że prędkość maksymalną osiągniemy tutaj na naszym odcinku specjalnym. No może zobaczmy sobie obroty. Tak szybciutko przy 180 4199 160 momencik 160 licznikowe gdzieś 3732 140. Już momencik, 140 jest 3333 akurat trafiliśmy. 120. Ale ryczy, no coś pięknego. Równo 2800, równiuteńko. No i stówka, sobie tylko wyprzedzimy ciężarówkę. Cóż to za diabeł tutaj brzmi pod maską. 100 km na godzinę, 2398. No tu sobie tak delikatnie przyspieszmy, bo jest pod górkę, nie ma co tutaj się spinać, bez sensu. No trochę czuć masę tego samochodu pod tym względem, że w ogóle tutaj jakieś, nie wiem, no strasznie pewnie się po prostu prowadzi. Tutaj ogranicznik ustawiony jest na 170. Znaczy ten ogranicznik, ten taki, te pikadełko. No tutaj wyprzedzanie. Także nigdzie się nie śpieszymy. Spokojniutko, no! Spokojniutko! I kick down. Tutaj jest lekko pod wiatr, leciutko pod górę. Zaczyna się już nasz odcinek specjalny, ale jest troszeczkę ruch. Ktoś tutaj jedzie lewym pasem. Niby może, no takie powolne wyprzedzanie. Chociaż nie, my 160 jedziemy, a taki Peugeotik może tam ciśnie już ile może. No nie czuć tutaj tak prędkości. Auto prowadzi się pewnie.
Oczywiście nie mówiłem, no bo to jest tak jasna rzecz jak słońce. Quattro, napęd na 4 koła. Dobra, tutaj wypada się napędzić. Prawy pas, zawsze może ktoś być szybszy, szczególnie gdy jedziemy po odcinku specjalnym. Już tutaj czułem, że dotknąłem, no po prostu odczułem dotyk anioła, czyli limiter 255 km na godzinę według GPS-u, elegancko, 21-letnie Audi S6. No myślę, że ten samochód byłby troszeczkę może szybszy, gdybyśmy mieli tutaj, zjeżdżamy oczywiście na Szmyln. Myślę, że ten samochód byłby troszeczkę szybszy, gdyby była tutaj manualna skrzynia biegów. No i rzecz jasna, gdyby w ogóle było w opcji coś takiego, żeby miał on napęd na jedną oś. No ale jest tutaj stałe 4x4. No ale elegancko, no co? Ja już otworzyłem sobie szybę, ale... Coś pięknego! No te dziki i sarenki pochowane po krzakach, no to już we mchu zaczęły kopać dziury, żeby się schować ze strachu. Ale spokojnie, zaraz nas tutaj nie będzie. No to przed nami tunel i redukcja. No ja pierniczę, no to jest V8 i to jeszcze taka starsza, sprawiedliwa MPI, można gazować sobie ją. Jakby się tylko chciało. No, tak nam poszła próba autostradowa. Wszystko przebiegło jak najbardziej pomyślnie. Samochód prowadzi się pewnie. Także nie było aż takich emocji jak we Fiacie 126P. No bardzo fajna maszynka. Właśnie tak się zastanawiałem też przed tym testem, czy to jest konkurencja dla E55 AMG. Ale chyba dla E55 będzie to RS6, mi się wydaje. Coś takiego, nawet patrząc tak na osiągi. W sumie S6 to nie ma takiego bezpośredniego konkurenta u Mercedesa czy BMW z tych lat. To taka usportowiona linia pośrednia. Takie szybsze, przyjemne, fajnie brzmiące daily. No cóż, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, także do zobaczenia, pozdrawiam, na razie.